Tytuł kursu: Systemy suchej zabudowy, część druga. Moduł: Uszkodzenia elementów okładzin. Temat: Techniki montażu okładzin ściennych. Spotkaliśmy się dziś, aby zapoznać się z najczęstszymi błędami popełnianymi podczas szpachlowania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Niewłaściwe szpachlowanie może skutkować pęknięciami na ścianach działowych oraz innych elementach budowlanych z płyt gipsowo-kartonowych. Chcąc uniknąć błędów, należy stosować się do kilku podstawowych zasad. Zacznijmy od omówienia jednej z najważniejszych czynności, czyli przygotowania powierzchni. Bardzo ważne jest, aby właściwie przygotować powierzchnię do szpachlowania. Należy w tym celu dokładnie odpylić krawędzie oraz zwilżyć je wodą. Nieprawidłowo odpylone powierzchnie spowodują, iż nakładana warstwa gładzi nie będzie właściwie przylegać do powierzchni płyty gipsowo-kartonowej. Kolejnym czynnikiem wpływającym na jakość szpachlowania jest zastosowanie niewłaściwych mas szpachlowych. Należy pamiętać, iż zawsze należy przestrzegać zasad prawidłowego rozrabiania i nakładania masy. Czynności te wykonujemy zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu. Nieprawidłowe przygotowanie masy wpływa na jej właściwości fizyczno-chemiczne, co ma znaczenie dla jakości masy po wyschnięciu. Mając rozrobioną masę, należy wybrać odpowiedni rodzaj szpachlowania. Jego wybór powinien być dostosowany do typu powierzchni, którą chcemy szpachlować. Najbardziej powszechne jest tak zwane szpachlowanie standardowe. Polega ono na szpachlowaniu wyłącznie podłużnych oraz poprzecznych połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy płaszczyzna obrabiana położona jest prostopadle do źródła światła, stosując standardowy rodzaj szpachlowania, uwypuklone zostaną np. wady, nierówności. Dlatego też konieczne w tym przypadku jest zlokalizowanie wszystkich takich miejsc i szpachlowanie całej powierzchni płyty gipsowo-kartonowej. Warto również zwrócić uwagę na to, iż zbyt niska lub wysoka wilgotność powietrza oraz temperatura przyczyniają się do powstawania pęknięć. Kolejnym błędem, który często występuje podczas szpachlowania, jest brak staranności w nakładaniu masy szpachlowej. Masę należy nakładać zawsze przy pomocy stalowej pacy, starannie wypełniając spoinę masą szpachlową. Należy pamiętać, aby masę nakładać na połączenia przy pomocy pacy w taki sposób, aby wykluczyć powstawanie pustych przestrzeni pod cienką warstwą gipsu. Nanoszenie każdej kolejnej warstwy może być nakładane dopiero po związaniu poprzedniej. Ostatnim z błędów, o których chciałbym Wam powiedzieć, jest niewłaściwe składowanie płyt gipsowo-kartonowych. Szpachlowanie wilgotnych płyt gipsowo-kartonowych bardzo często przyczynia się do pękania spoi. Chcąc uniknąć tego typu problemów, należy zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym